Jeden z najtańszych smartfonów z NFC? Proszę bardzo, oto Xiaomi Redmi 9C. Czas na krótki przegląd, czy też, jak kto woli, pierwsze wrażenia. Normalnie, gdy trafiają do mnie podstawowe warianty smartfonów, nie jestem zbyt zadowolona, no co tu kryć. Jednak w przypadku, gdy jest mowa o tanim modelu, którego tańsza konfiguracja wyceniona jest na 499 zł, nawet się cieszę, że mam okazję sprawdzić, jak się spróbuje właśnie ona. Wszystko rozchodzi się bowiem o to, że Xiaomi Redmi 9C w tej podstawowej wersji jest jednym z najtańszych smartfonów z NFC na rynku. I można o nim powiedzieć na przykład, jeśli oczywiście to będzie prawda, że jest najciekawszym smartfonem z NFC do 500 zł, a nie 600 zł, jak w tej wersji droższej w konfiguracji 3 GB RAM-u i chyba tam jest 64 GB pamięci. Redmi 9C cechuje się przede wszystkim dość zgrabną obudową, wykończoną w macie. I choć jest to tworzywo sztuczne, pod palcem sprawia wrażenie, jakby było pokryte czymś aksamitnym. Wrażenie to jest naprawdę pozytywne. Całości dodaje smaczek w postaci tekstury, która sprawia, że wygląd obudowy wcale nie jest nudny. Szkoda jednak, że trafiła do mnie czarna wersja kolorystyczna, bo Redmi 9C jest dostępny również w opcji niebieskiej i chyba najbardziej interesującej, a na pewno najbardziej intrygującej, pomarańczowej. Od razu muszę też zaznaczyć, że z tyłu mamy czytnik linii papilarnych, fizyczny, który moim zdaniem niestety umieszczony jest nieco za wysoko, przez co dość trudno jest do niego dosięgnąć. Działa jednak całkiem sprawnie jak na swoją cenę, zresztą możecie to ocenić przecież sami. Z tyłu na obudowie rzucają się też od razu w oczy oczka aparatów. Mamy do dyspozycji tutaj aparat główny 13 megapikseli i dodatkowy 2 megapiksele do pomiaru głębi. Zabrakło czegokolwiek więcej w postaci chociażby podstawowego trybu ultra szerokokątnego. Pozostając w temacie obudowy, warto rzucić okiem na górną krawędź, gdzie ulokowano 3,5 mm jacka audio. Na przeciwległej krawędzi jest z kolei głośnik mono i mikro USB, czyli standard, który chyba nie przesadzę, jeśli to powiem, powinien już dawno wymrzeć. Do zestawu dołączana jest 10-watowa ładowarka. Z telefonem nie otrzymujemy natomiast żadnego, nawet podstawowego etui. Do naszej dyspozycji został oddany wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości 1600x720 pikseli z niewielkim wcięciem na przednią kamerkę o rozdzielczości 5 megapikseli. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, a pamięci wewnętrznej, jak już wspomniałam, jest 32 GB. Fajne jest to, że w Redmi 9C znajdziemy Dual SIM, który nie jest hybrydowy. Do wykorzystania dzięki temu mamy dwa sloty kart nano SIM i osobny slot kart microSD. Smartfon działa w oparciu o Androida 10 z nakładką MIUI 12. Za jego pracę odpowiada procesor MediaTek Helio G35 w połączeniu, jak już mówiłam, z 2 GB RAM-u. Są to parametry typowo budżetowe, ale w cenie do 500 zł raczej trudno spodziewać się czegokolwiek więcej. O budżetowości świadczy zresztą też obecność jednozakresowego Wi-Fi. Ja dziś nie zamierzam wydawać żadnego wyroku na Xiaomi Redmi 9C, bo miałam za mało czasu, żeby z nim obcować, więc nie powiem wam, że jest to świetny sprzęt w tej cenie, lub też nie powiem wprost przeciwnie, że jest beznadziejny. Teraz urządzenie trafi w ręce Pawła, który przez kolejne tygodnie będzie go testować. Jeśli zatem macie jakiekolwiek pytania, koniecznie zadawajcie je pod tym materiałem i możecie się spodziewać, że Paweł z całą pewnością weźmie je pod uwagę w swojej recenzji. To tyle dziś ode mnie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!